głosowania następnej uchwały. Projekt uchwały będą w druku numer 3 w sprawie zamierzenia inwestycyjnego dla budynków wielorodzinnych przy ulicy Wysówka. Proszę bardzo pana przewodniczącego Komisji Odbudowy. No i tu uchwały tutaj też, myślę państwu, nie będę czytał. Pozwolę tylko wnosimy tutaj o zawarcie z inwestorem umowy na remont oraz budowę brakującego fragmentu chodnika. Remont oraz budowę tak dużo odcinka drogi przylegający z planowanym przyjęciem inwestycji, jest tym chodnikiem trochę. Natomiast w którym miejscu to jest, to państwu pokażę. To jest w tym miejscu, jak widzicie, naprzeciwko ulicy Skrzyneckiego. Tam w tej chwili jest jeden bądź dwa małe budynki, które będą rozebrane. Parametry podstawowe to jest wysokość do kalenicy 16 metrów, 5 kondygnacji naziemnych i jedna od 1 do 2 podziemnych. Maksymalna szerokość herbaty kątowej 15 metrów. Powierzchnia 5200 m kwadratowych, powierzchnia sprzedaży do 1200 m2 dla kwadratu. Prawdopodobnie inwestor to jest to skrzyżowanie, tu przed nami w tle właśnie jest ta działka. Natomiast to bliższy rzut na tą działkę. Tu mamy z południowo-zachodni. Według mnie prawdopodobnie inwestor się do tego budynku pewnie w dużej mierze odnosił. Tu mamy blisko kondygnacji. No i tyle. No nie widzieliśmy żadnych też przeciwwskazań poza tym, że tutaj uważamy, że to nie wiem, czy widać na którym ze zdjęć. No tutaj może kawałek widać wychodnika, na przykład tu w ogóle nie ma, więc uważamy, że tutaj można od inwestora takie mowy wymagać. No i to jest dłuższa chyba. Dziękuję bardzo. W tej sprawie jest też poprawka zarządu. Może ją odczytam. W paragrafie pierwszym dopisuje się: pod warunkiem poprawy układu drogowego poprzez udrożnienie skrzyżowania na ulicy Wadowickiej oraz ulicy Kapelanki. Ponadto wnosi się o zawarcie z inwestorem umowy infrastrukturalnej na remont oraz budowę brakującego fragmentu chodnika wzdłuż odcinka drogi przylegającej do planowanej inwestycji. Uzasadnienie przyjmuje brzmienie uchwały z realizacją zapisów podobnych pieniędzy. Otóż jakby pan mógł tą mapę panie Tadeuszu z góry. Jakby ją troszeczkę zmniejszyć. Zmniejszyć, żebyśmy widzieli. Nie wiem, czy mam mapkę, czy mam więcej. Okay. Proszę państwa, cały ten układ drogowy wisi. To jest były, na samym początku mamy zakłady georytu, tak? O czym mówię? Tak. To jest georyt. Te duże zakłady. Tutaj będzie chyba podobieństwo. No ale tam jakby pan u góry pokazał, to jest georyt, który ma też zmienić swoją funkcję. Co? Tak. Tutaj poniżej mam, wybraliśmy już buzewki na wieżowce i wysokie budynki hotelowo-biurowe o różnej funkcji usługowej. Tutaj, proszę państwa, rozbudowuje się, aby pani przejechał tą mapką jeszcze w lewo. Tu jest ulica Rydlówka. No właśnie nie mamy chyba taką mapkę. To akurat, to się nie da. To jest ulica, abyśmy jeszcze raz wrócili. Tu mamy, po lewej stronie już mamy KS Galbarnię, tam jest kawałek boiska, to jest budynek klubowy. Jakby pan, bo nie ma... to jest budynek, niżej, tak. To jest budynek klubowy, z tyłu mamy wojsko. Ostatnia informacja na sesji, zaczepił mnie pan redaktor, czy co rada dzielnicy na to, że Galbarnia sprzedaje połowę terenu i na połowę terenu będą się budować bloki. Było tyle, co my na to, było tyle budżetów i trudno powiedzieć, czy doszło z tego skutku, czy nie. Ale tam na ilu jacek to? 4 czy 5 hektarach? Chyba około 5 hektarach mają być budowane bloki. Po lewej stronie jest budowane nowe osiedle ku chyba dwa, tam bo były zakłady Kurczarskich na dole. I na ulicy Rzemieślniczej, proszę państwa, budowane są następne, żeśmy budżety opiniowali. A cały układ, proszę państwa, wisi.
na wrocie od ulicy 1, to jest od Matecznego, na tym wąskim jednym kierunku od tej strony, ulicy Rzemieślniczej, tu mamy ten, tu jest ulicy, kawałek ulicy Rzemieślniczej, która jest tutaj wąska, ten odcinek nie wiem, czy nawet jest dwukierunkowy, bo już nie pamiętam. Na tym odcinku, to nie Rzemieślnicza, to jest ta Szafrana. Rzemieślnicza jest równoległą tutaj do Rydlówki i mamy wąski wyjazd, proszę Państwa, przez mostek, przez Wigdę z wyjazdem na wprost Tesla. I cały ten układ, proszę Państwa, wisi tak naprawdę na trzech bardzo wąskich połączeniach. Jeśli zakładając, że jeszcze tranziem u siebie ma tam 3 czy 4 hektary, które chce kiedyś wybudować też bloki, bo kiedyś była taka, ma taką koncepcję, jak powstanie nam, proszę Państwa, na tych 5 hektarach po Garbarni następne osiedle na kilka tysięcy osób, plus dogaszenie to, co jest, plus te budynki biurowo-hotelowe, to się okaże, że z tego miejsca będzie gorzej wyjechać niż kiedyś z Ruszaju i nie ma za bardzo pomysłu na to, jak to rozportować. W związku z czym pojawia się klapka, żeby jesteśmy w pełni świadomi, że przy tej inwestycji tego nie zrobię, ale że w każdej inwestycji w tym rejonie wpisywać taką uwagę i dawać do zrozumienia, że to są tematy, które będą musiały być rozwiązane, bo będzie musiał być szerszy układ drogowy z większymi wlotami. To oczywiście jest rzeczą trudną, to nie są małe inwestycje, dlatego że z Matecznego wychodzi linia tramwajowa akurat, która tam ma takie przewężenie. Przy Rzemieślniczej też jest linia tramwajowa. Jak się dojeżdża do Tesco przez Rydlówkę, też jest linia tramwajowa. Nie wiem. W każdym razie, jak nie będziemy zwracać na to uwagi, za chwilę przyjdą ci sami mieszkańcy. Ja już abstrahuję od tego, że w tamtym rejonie, proszę Państwa, nie mamy ani szkoły, ani przedszkola, ani gimnazjum, a jest tam tylko średnia szkoła, bo jest na Strzyneckiego Zespół Szkół Mechanicznych. I straż pożarna. Wiem, tak. Dziękuję. Ale już w tej chwili jest korek. No, w tej chwili jest problem. Dlatego jest ta poprawka, która nie jest negatywną poprawką, tylko jest poprawka, która zwraca uwagę na ten element, że należy zacząć rozwiązywać ten problem. Pan Jacek, jeżeli przyjmie tę poprawkę, to tą uchwałę trzeba jednoznacznie czytać jako negatywną. Bo tutaj facet chce wybudować dwa bloki, chcemy narzucić mu inwestycje na miarę inwestycji miejskiej. Z tego co ja zrozumiałem tą uchwałę, nie wiem, że zrozumiała tę poprawkę. A druga sprawa, jeżeli chcemy walczyć, pokazać coś miastu, że jest jakaś sprawa istotna, to ja myślę, że niekoniecznie to jest droga, żeby w każdej uchwale pisać to samo, które za chwilę będą czytali, to ją mijali w zasadzie z okiem, bo no jest pozytywne, ważne, że jest pozytywne, w ogóle nie będę zwracać uwagi na taki zapis. Tylko przede wszystkim lobbingu pewnego, prawda, że to powinno się cały czas uprawiać z biurem planowania przestrzennego, czy z Zikitem, czy z kimś jeszcze. I przypominać o tej sprawie i mówić głośno, a nie zapisywać suche zdanie niewiele partii sprawy uchwały. Przynajmniej z moją opinią. Dziękuję. Drugi pan poseł. Podobnie, ale może poszedłbym trochę dalej. Uważam, że w ogóle to, że powinien wystąpić do Zikitu Wydziału Architektury o zorganizowanie spotkania w kwestii właśnie docelowego układu drogowego w tym rejonie w kontekście tych inwestycji, o których wiemy, że zostały już wydane wzorki, bo sam generalnie tak na dobrą sprawę jest chyba 6 czy 7 zł, nie pamiętam w tej chwili dokładnie ile. Plus, jeżeli ziszczą się plany wojska z trybunami na 5 tysięcy ludzi, plus hotelu od ulicy Konopnickiej, to jednak będzie wymagało nie tylko tej jednej inwestycji. Ale te dwa boki to powiedzmy. To był pomysł na kasturę. To jest jakby nie coś, co tu będzie dominowało w tym obszarze. Uważam, że takie spotkanie z Zikitem powinno się odbyć, nawet w kontekście właśnie Garbarni. I uważam, że biuro planowania, ponieważ to na etapie planistycznym, na razie tam nie mamy po prostu żadnego planu, na razie tego nie będzie. Natomiast uważam też, że powinno się odbyć spotkanie. Oprócz tego z zarządem Garbarni,
bo w momencie, kiedy zarządowi Gabarnie zależało na tym, żeby się sprzedać, dostać muzelkę, to znali drogę do dzielnicy. Komisja Sportu rokrocznie tam chodziła, rozmawiała, dopytywała się. Ja rozumiem, że teraz Komisja Sportu ma dużo więcej zakres obowiązków i dużo więcej elementów do załatwienia. Myślę, że przy tak dużej inwestycji, czy Komisja Sportu, czy Zarząd również powinien porozmawiać z Garbarnią, która, tak jak mówię, w momencie, kiedy potrzebowali tej muzelki, to dość często tutaj byli. Rozumiem, że teraz już mają muzelkę. Rozumiem, że już teraz mają muzelkę. Rozumiem, że osiągnęli swój cel. Mogę spokojnie na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat ten. No i teraz generalnie dzielnicy mogą powiedzieć, to dziękujemy Wam i nie jesteśmy podmiotem. No tak, Pani Basiu, ale w momencie, kiedy pani potrzebowali, pamięta Pani te rozmowy, które się odbyły. Ale na koniec do RPU wszystko puszczą. No tak, Pani Basiu, tylko że problemy, które powstaną, no naturalnie, to jest podobne. Za parę lat również się odbiją tutaj nam. Przyjdą mieszkańcy, którzy będą protestować, bo nie będą mogli właściwie funkcjonować. Jest tylko pytanie, czy przy okazji tej muzetki, rozumiem, że Państwu się pomysł nie podoba, żeby to wpisywać. Mamy zdanie, żeby mówić o tym problemie coraz głośniej. Pomysł jest dobry, tylko się zastanawiam z kim? Czy z Zikitem? Czyli ja uważam, że powinno się odbyć spotkanie zarówno z Zikitem, jak i Wydział Architektury, bo Zikit rozumie, że daje warunki, Wydział Architektury również daje pozwolenia. To są dwa. To powinno się prawdopodobnie chyba wystąpić do któregoś z prezydentów. Tym bardziej, że mówię, że my dowiadujemy się o tym, że 8 hektarów na naszym terenie, czy 7 hektarów, dowiadujemy się z prasy, jak zostanie zagospodarowane. Z czego część, mówię, teren sportowy, no okej, no powiedzmy, że to zostanie zrealizowane. Nawet jeśli zostanie zrealizowane, to jest 5 tysięcy, to są trybuny na 5 tysięcy miejsc, prawda? Ale tam jest 6 czy 7 bloków, czyli to też nie jest w tym rejonie, to nie jest mała inwestycja. Plus ten budynek, który będzie jeszcze od ulicy Konopnickiej. Z tego co widziałem, tam jest planowana jakaś droga, która będzie łączyła ulicę Konopnicką z ulicą do ulicy Rydlówka. Ale nie wiem, czy to będzie droga wewnętrzna, czy to będzie droga publiczna. Więc według mnie takie spotkanie powinno się odbyć. Tym bardziej, że mówię, no następna inwestycja, za chwileczkę będzie następna i faktycznie w tym terenie za chwilę będzie... Jeszcze, zacznie być do tak, już ludzie, mieszkańcy tak już nadają, bo mam tam kolegów również, którzy mieszkają, mają domki jednorodzinne. W tej chwili przez rozwój tamtego terenu to wszystko tam traci na wartości. No nie no, ja powiem szczerze, no to co jest w tej chwili na Garbarni, no to nie to się rozumie. Natomiast, proszę Państwa, trzeba mieć świadomość tego, że jest to miasto, jest to centrum miasta. I zabudowa będzie coraz bardziej intensywna. Te funkcje się będą zmieniać, to nie ulega żadnej wątpliwości. Tylko jest pytanie, czy to jest pod pewną kontrolą i pewnie harmonijnym rozwój, czy też ona amerykańska. Dlatego ja jestem przeciwny temu zapisowi. W wielu przypadkach jest to zapis naprawdę słuszny. Sam byłem za, gdy mamy sytuację taką, gdzie inwestor ma dostęp do gminy, która nie ma na przykład chodnika, nie ma pogorsza, jest wąska i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj, proszę Państwa, nie rozumiem, na czym miałaby ta przebudowa układ drogowy polegać, bo wszystkie arterie wokół, ulica Konopnicka, Kamelanka, Broszka, Wadowicka są maksymalnie obciążone. Miasto zdecydowanie teraz mocniej idzie w kierunku rozwoju transportu zbiorowego i przebudowa jakakolwiek tutaj wewnątrz układu drogowego nic nie zmieni, bo i tak ogólnie auta w kosmos nie wylecą. Równie dobrze można zawnioskować, żeby inwestor wybudował dwa lądowiska dla helikopterów. Nic to nie zmieni. Nic tutaj nie zmieni. Jeśli uważam, to na pewno komunikacyjnie nie ma to żadnego sensu. Panie Tadeuszu, jakoś metamorfozę przeszedł, bo widzę, że nie wszędzie komunikacja zbiorowa, proszę pana, dojdzie. No tak, nie chcę nawet przykładu bliższym pańskiemu serca, ale no to dojdziemy do takiego szaleństwa. Ta droga jest głowna,
auto ma, drogi mają przepustowość kilka do kilkunastokrotnie mniejszą niż komunikacja zbiorowa. I tutaj tak mówię, proszę powiedzieć, gdzie te auta później mają się podziać, bo one jadą albo w Krotnicką, albo w Ale tą samą drogą może jeździć do Pobus, bo nie sądzę, że tam będzie jeździł prawo. A nie ma infrastruktury szkolnej. Jeżeli to ma być pod tym kątem, Panie Bazano, ten... ma być pod kątem zdenów, jak nie bawiec, ja musiałbym w takim razie podać jakąś koncepcję, bo stwierdzenie dla mnie takie ogólne jak to nie pamiętam do tego sumowania, no nic nie mówi. A najczęściej się łączy jednak kryje rozbudowa pod drogą pod samochody, która mówię, to jest. No co ma być drogi? No na przykład nie Ale samochód to też jest autobus. Nie, te auta mają jechać do jeszcze. To potem proszę Państwa, jeszcze trzy minuty. Mówicie o tym samym. Pan Tadeusz widzę, że jeżdżą po świecie, dochodzi do różnych dziwnych wniosków. Nie da się wszystkiego przełożyć tak kopiuj w klej, bo to czasami jest się nie da. Ale jakaś głos nowy w dyskusji jest. Nie wiem, czy nie za pan zdaniem samego miasta, jakaś tendencja w Krakowie. Proszę pana, ja nie wiem, bo wybrane dane statystyczne, które pan daje, które ja nie weryfikuję, to są takie, że ja po prostu... Tak jak o tych kamizelkach, to twierdzę, że panie... Mamy 24 punkty. Chcieliśmy zwrócić jako zarząd uwagę, że przy następnych blokach przy inwestycji należy się pochylić nad problemem wjazdu na ten kwartał budynku. I w związku z tym, proszę Państwa, to nie oznacza to, że oni mają to budować. Natomiast wniosek z tego jest również taki, że będziemy wnioskować, ja będę rozmawiał, to jest sesja w mieście, z panią prezydent Koterbą i z panem prezydentem Śmielem o zorganizowanie spotkania w sprawie układu drogowego, perspektywy układu drogowego w tym rejonie. Dlatego, że bez względu na to, czy panu Tadeuszowi się podoba to, czy nie, ludzie dojeżdżać do domu będą samochodami. Wiadomo, że jeżeli będą szersze ulice, większa przepustowość, będzie można tam również puścić, proszę Państwa, komunikację zbiorową. Nie wiem, czy tramwajową, czy nie, bo jeszcze niedawno był tam drewniany most i na końcu, proszę Państwa, ulicy Rydówka zawracało się z powrotem, bo był przejazd przez ciepłociąg i był drewniany most zamknięty. W tej chwili dzięki inwestycji przy Tesco jest możliwość przejeżdżania samochodami, bo nie wszyscy pamiętają, że ten układ jeszcze niedawno był w ogóle niedrożny. Ale lepiej jak ma tam tableta, nie było nie drogi. A Panie Dziękuję. Proszę Państwa, jest poprawka, odbyliśmy dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zarządu do druku nr 3? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. 13 za, 1 przeciw, 1 wstrzymująca. Stwierdzam, że ta przyjęta poprawkę głosujemy. Uchwałę według druku nr 3 wraz z przyjętą poprawką. Nie słyszę. To jeszcze raz. Kto jest za przyjęciem uchwały wraz z przyjętą poprawką druk nr 3? 16 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca. Stwierdzam, że ta przyjęta uchwały wraz z przyjętą poprawką.